Sokół Ostróda rozpoczął rundę wiosenną trzeciej ligi. Pierwszy marcowy mecz podopieczni Sławomira Majaka rozegrali przed własną publicznością. Ich przeciwnikiem był wyżej notowany w tabeli drugi zespół warszawskiej Legii. Początek spotkania był fatalny w wykonaniu trójkolorowych z Ostródy. Już w drugiej minucie stracili bramkę. Starali się szybko odrobić straty, ale szczelna obrona legionistów skutecznie rozbijała ataki. Upragnionego gola udało się zdobyć dopiero w 59. minucie. Jego autorem był Arkadiusz Gajewski. Bramek do końca spotkania już jednak nie było. Był za to bardzo nieprzyjemny incydent. Na 10 minut przed końcem meczu pomocnik Legii brutalnie uderzył łokciem w twarz Pawła Ewertowskiego. Sędzia nie miał wątpliwości i ukarał zawodnika z Warszawy czerwoną kartką. Z wyniku muszę być dziś zadowolony, chociażby z tego powodu, że końcówka, kiedy graliśmy jednego zawodnika mniej i wtedy dopiero Ostróda miała jedną czy dwie sytuacje bardzo klarowne. Druga część spotkania z biegiem upływu czasu była już to naprawdę w naszym graniu bardzo fajna i muszę tutaj pochwalić tych chłopaków, że pomimo tych warunków, które panowały dzisiaj, na pewno to rozegrali bardzo dobre spotkanie. Włożyli w to bardzo dużo to zdrowia. Szkoda tylko tych sytuacji w końcówce meczu, gdzie najpierw Patryk to Rosolinski nie trafił z kilku metrów, a następnie Adrian Wójcik, który miał sytuację sam na sam, no, to zachował się bardzo źle. Kolejny mecz Sokół gra na wyjeździe z Olimpią Zambrów. U siebie naszych piłkarzy zobaczymy 29 marca w derbowym spotkaniu z Huraganem Morąg.